Wtorek, 29 grudnia, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Koszykarze Hydrotraku wygrali w tym sezonie tylko 5 spotkań. W środę powalczą o 6 triumf, a ich rywalem będzie Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. To będzie pojedynek, w którym łatwo wskazać faworyta. Stal to bowiem zespół z czołówki Energa Basket Ligi. Koszykarze z Ostrowa Wielkopolskiego zajmują 5. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Wygrali 11 spotkań, ponosząc 7 porażek. Stal ma wielkie ambicje. Klub zwolnił trenera pochodzącego z Radomia Łukasza Majewskiego. Powód? 3 porażki z rzędu. Łukasza Majewskiego zastąpił na początku grudnia Chorwat Igor Milicic. Po zmianie trenera drużyna Stali wygrała już 3 mecze. W pierwszym ze wspomnianych spotkań zespół z Ostrowa Wielkopolskiego poprowadził Andrzej Urban, ale widać, że zmiana szkoleniowca dobrze wpłynęła na ekipę żółto-niebieskich. W Stalówce występują dwaj dobrze znani w Radomiu gracze. Pierwszy to Jakub Garbacz, wychowanek UKS 40 Radom, potem zawodnik Rosy Radom. Drugi grał już w Hydrotraku, to fiński skrzydłowy Karl Lindbom. Środowy mecz jest drugą konfrontacją tych zespołów w tym sezonie. Pierwsze spotkanie rozegrane na terenie Stali w połowie września wygrali Ostrowianie 94-89. W rewanżu też będą faworytem, ale Hydrotrak przeciwstawi rywalowi ambicje i walkę do końca. Mecz odbędzie się w hali Mosiru, początek w środę o godzinie 17:30. Piłkarze Radomiaka przebywają na urlopach, ale za niewiele ponad 2 tygodnie Zieloni rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. 13 stycznia to dzień, w którym piłkarze Radomiaka wrócą do treningów. Po kilku dniach zajęć rozpocznie się obóz na własnych obiektach. Znani są przeciwnicy Radomiaka, z którymi zagra on 27 i 3 lutego. Najpierw będzie to mecz z drugoligowym Motorem Lublin, a potem z pierwszoligową Koroną Kielce. W obu przypadkach do sparingów dojdzie na wyjazdach. Natomiast 10 lutego Radomiaka czeka spotkanie w ramach Pucharu Polski z Lechem Poznań. Potem Zieloni rozegrają jeszcze sparing z GKS-em Bełchatów i KKS Kalisz i będą już szykować się do inauguracji sezonu ligowego. Piłkarze ręczni Enei Orlon z Woleń walczą awans do pierwszej ligi. Po 5 kolejkach fazy finałowej są jednak na drugim miejscu w tabeli. W tym sezonie rozgrywki drugiej ligi odbywają się w 2 etapach. Pierwszym, eliminacyjne, Zwolenianie przeszli z kompletem zwycięstw. W drugim, rywalizacja odbywa się z zaliczeniem wyników z eliminacji. Po 5 kolejkach spotkań Orlęta są na drugiej pozycji, ustępując liderowi Pabiksowi Pabianica o 6 punktów. Zespół z Pabianic wszystkie mecze na razie wygrał. Natomiast Orlęta doznały 2 porażek. Uległ Pabiksowi 29-30 i Rokis Radzymin 22-26. Wznowienie rozgrywek nastąpi 23 stycznia. Prawo ubiegania się o awans uzyska tylko zwycięzca drugiej ligi. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro.